Dobry wieczór, tutaj w Polsce naprawdę to już wieczór. Ktoś by pomyślał, jeszcze o tej porze nadajecie, tak, dzisiaj taki bogaty dzień, nawet nie wszystko było na żywo nagrywane, ale mamy na koniec naprawdę prawdziwe konfitury. Ktoś tak by powiedział, no cóż to, Janusz, kombinujesz, tak będzie osoba, która u nas jeszcze nie występowała. Poznaliśmy się niedawno przez internet, tak naprawdę ktoś napisał do mnie maila, czy znasz tą panią, tą kobietę, tą terapeutkę, koniec końców porozmawialiśmy i bardzo się ucieszyłem. I przed nami Maria Małgorzata Wysocka. W tej chwili cześć Maria, jesteś w Hiszpanii, w Niemczech czy gdzie? Cześć, witam. Tak, jestem w domu w Hiszpanii, więc cieplutko wróciłam tydzień temu z sesji i z warsztatów, które prowadziłam w Berlinie. Także było zimno, a teraz no troszkę ciepło. Troszkę Jutro ciebie ma być Hiszpanii też. 21 stopni, także fajnie. Aktywatorka samouzdrawiania, słuchajcie, więc ja też tak właśnie odkrywam zawsze jakieś ciekawe osoby, które potrafią naprawdę głęboko i daleko zajrzeć. Myślę, że Maria was przekona, że tak jest, chociaż tak naprawdę do końca przekonasz się wtedy, kiedy, nie wiem, jesteś na warsztatach czy na sesji indywidualnej. Czy są jakieś zmiany w twoim życiu po tym, jak taka sesja miała miejsce? To dotyczy oczywiście wszystkich osób, które dzisiaj pomagają, bo sama wiesz, Mario, jak tych osób jest coraz więcej, no ale też liczy się jakość. Także witając cię jeszcze raz, powiedz tak troszkę o sobie, bo tutaj cię widzowie NTV ogólnie nie znają. Skąd przychodzisz, tak? Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, widzów. Witam cię, Janusz. Więc skąd przychodzę? Urodziłam się w Polsce. Po studiach wyruszyliśmy do Niemiec i tam gdzieś zaczęłam taką normalną, powiedzmy, pracę. Ale gdzieś takie właśnie ciągle były tematy, zresztą można powiedzieć rodzinne, z dziada pradziada już były jakieś takie uzdrawiające, jakieś, że rzeczywiście gdzieś tam prababcie były w dawnych czasach, tak się to mówiło, z nachorkami i tak dalej we wsi. Ale to jakoś mnie nie ruszało, bo człowiek młody, wiadomo, rodzina, praca i tak dalej. Ale nagle sytuacja, rodzina bardzo, bardzo bliskiej osoby, która ciężko zachorowała, spowodowała, że zaczęłam się zastanawiać, skąd to wszystko przychodzi. I rzeczywiście zaczęłam działać, zaczęłam się tymi tematami, w jaki sposób energetycznie, co się dzieje z daną osobą, bo widziałam, że to nie jest problem tutaj taki, nie tylko temat rzeczywiście, że trzeba to naprawić, tutaj ciało. Ale po prostu zaczęłam widzieć, że rzeczywiście energetycznie coś się dzieje. W tym kierunku poszłam, bardzo dużo kursów różnych, powiedzmy, wiadomo, Reiki, Silva Mind. Zaczęłam się też interesować gnostyką, hermetyką. Czy w Szwajcarii była to taka metoda, którą przez 2 lata rzeczywiście intensywnie też szkoliłam się w tym kierunku, gdzie właśnie bardziej energetycznie można było to fajnie wszystko zobaczyć. I samo to, wiesz, ten proces taki to był naturalny. To nie był taki proces, że o tutaj od razu, tylko naturalnie wszystko jak gdyby się kształtowało. I można powiedzieć, tak niektórzy właśnie z którymi osobami, z którymi pracuję, pytam się, Jiku, to ty strasznie, bo jak ty tak widzisz wszystko, no to jest naprawdę no, nie, ciężka sprawa, bo wiesz, widzisz tę energię ludzi. To wygląda w ten sposób, że No ja właśnie, mogę padło powiedzieć. takie zdanie, widzisz energię ludzi, Tak. bo to jest taki teraz klucz do dalszego tutaj, rozumiem, rozmawiania. Dużo Tak, osób, tak. wiesz, co znaczy, wiesz, widzisz aurę, czy widzisz energię ludzi, to coś więcej? I od kiedy to jesteś pewna, że to, i jak to widzisz? Od razu dopytuję. Tak, więc jak to widzę? Widzę to po prostu, jak gdyby jest człowiek, czyli ta struktura cielesna i tego człowieka wokół pole energetyczne. To pole jest to, powiedzmy, ktoś by powiedział, taka mgiełka. Są kolory, są powiedzmy różne kształty. Widzę, w jaki sposób przepływa ta energia u człowieka, czyli to jest jak gdyby wiesz, jak jest mgła i coś płynie, to wówczas ta energia właśnie mi się tak pokazuje. Jeśli są jakieś blokady, ukazuje mi się to w postaci takiego różnego kształtu. Są to kule ciemne, szare.
szare, niekiedy czarne wręcz, lub też inne wydarzenie. Jeśli przyglądam się temu, tej kuli, temu miejscu, gdzie widzę, że jest zaburzone to pole energetyczne, wówczas pojawiają mi się obrazy. I to takie obrazy, wiesz, widzę, jak teraz ciebie widzę, nawet jeśli to były obrazy, które, wiesz, były, nie wiem, miałam ostatnio właśnie osobę, która 10 pokoleń, wiesz, gdzieś tam do tyłu pojawiło się to, lub powiedzmy, można powiedzieć, dobra, nie można tego sprawdzić, więc, wiesz, opowiada coś takiego, ale ostatnio właśnie w Berlinie miałam osobę, która gdzieś tam babci i pradziadka, sytuacja, która zblokowała tego człowieka bardzo. I pokazała mi się scena bardzo tragiczna, że rzeczywiście ta osoba, to znaczy ten mężczyzna stracił kobietę, która zresztą była w ciąży, 21-letnią, która po prostu zmarła podczas porodu. I on to przyjął, okej, to gdzieś tam zblokowało tą osobę bardzo, pewne tematy się pokazały, nad którymi pracowaliśmy. I on rzeczywiście wybrał się na cmentarz, bo w ogóle nie wiedział, i okazało się, że patrząc, rzeczywiście ta prababcia miała, rzeczywiście zmarła, obliczył sobie po datach urodzenia i urodzenia. Śmierci, to miała 20 tak, tam tyle lat. Tak. Zadzwonił do mnie, bo był naprawdę w szoku. No fajnie, że to sprawdziłeś po prostu, ale... Tak, to jest bardzo ważne, ludzie się wtedy utwierdzają, że to nie jest taka sobie, wiesz... Tak, że rzeczywiście, bo jeśli rzeczy się wydarzają, powiedzmy w tym pokoleniu, czy jeszcze u rodziców, dobrze, to można sprawdzić, ale jeśli powiedzmy któreś tam już pokolenie, sytuacja, która gdzieś tam pokolenie było już dalsze, jest to powiedzmy no bardziej ciężko do sprawdzenia, a rzeczywiście jednak nasz mental, nasz umysł bardzo pracuje i potrzebne jeszcze takie informacje. Przyjdą czasy i to ci mogę powiedzieć, Janusz, że nie będziemy tego potrzebować, bo nie... Powiem, coraz więcej ludzi będzie widziało tak jak ja. I to nie będzie nic takiego wyjątkowego. I tak samo ty zobaczysz, każdy będzie mógł sobie pomóc sam. Dlatego ja mówię, wiesz, że gdzieś tam tylko jakiś jest impuls i dzieje się to właśnie dalej. Jeżeli chodzi o to, w którym momencie życia, tak powiedzmy, czy w dzieciństwie były, mówisz coś, czy też tylko ta tradycja rodzinna? Czy ty w dzieciństwie miałeś jakieś przeżycia, które... Tak. Były parę też takich, wiesz, dwie takie sytuacje, które jako dziecko, powiedzmy, były takie traumatyczne, wyrzuciły mnie jak gdyby z mojego ciała, moją energię. Teraz, wiesz, jak ja to mogę powiedzieć, i to były takie, powiedzmy, bardzo traumatyczne. I podejrzewam, że one też spowodowały, że ten mój proces widzenia rzeczywiście się zaczął. To, że sobie tam rozmawiałam, czy widziałam, powiedzmy, co dla mnie było takie jako dziecko normalne, że sobie rozmawiałam z gnomkami, czy z jakimiś tam, nie wiem, innymi istotkami takimi. Przyrodę, bardzo kocham przyrodę, zresztą jako dziecko, powiedzmy, które wychowało się na wsi, co najpiękniejsze, co może być, wolność totalna. Więc tutaj, wiesz, to spowodowało, dla mnie to było coś takiego normalnego jako dziecko, tylko tak troszeczkę później się dziwiłam, że no trochę może inne dzieci na mnie tak patrzą dziwnie, no ale dobrze, gdzieś tam to wszystko się układało. Teraz, wiesz, mogę zrozumieć, że te dwie sytuacje, które były związane z bardzo bliskimi osobami, gdzie ja byłam jako małe dziecko, 5-letnie, bardzo wyrzuciło mnie wtedy właśnie z mojego pola energetycznego, spowodowało, że rzeczywiście tutaj zaczęłam, może to był proces taki, tak jak niektórzy, śmierć kliniczną, że jest to powiązanie, że zaczynasz więcej widzieć, zaczynasz zauważyć, że to wszystko jest jedno, że no, ta materia, jedno, no energia, pole energetyczne, to jest tylko po prostu, widzisz tą taką delikatniejszą, tą częstotliwość, która po prostu płynie na takich wyższych wibracjach, powiedzmy wyższych, mówiąc w naszym języku takim ziemskim. W jaki sposób to, co widzisz, bo tak, gdyby to, znaczy przełóżmy to teraz na taką praktyczną sytuację, w której powiedzmy zgłaszają się do siebie ludzie, przyjmujesz normalnie, rozumiem, na odległość jak najbardziej takie sesje,
Więc z jednej strony, czy ktoś definiuje tobie jakiś problem i się zwraca z tym problemem, czy po prostu rozmawiasz i sama go definiujesz? I najważniejsze, jak no? Tak, To to, jest tak. taki tak. To znaczy, przychodzi dana osoba, mówi, boli mnie, nie wiem, noga. I nie mogę chodzić. I wiesz, ja już widzę, jaki jest temat, ale widzę w tym polu jego energetycznym, że ten temat nogi to jest naprawdę drugorzędny, ale tutaj serce ma taką kulę szarą, ciemną wręcz na tym sercu, że jeśli nad tym nie popracujemy, to po prostu ten człowiek może rzeczywiście mieć problemy zdrowotne i to dosyć poważne, bo widzę to już w polu energetycznym, że to się coraz bardziej zbiera, że może się wkrótce zmaterializować. Czyli to robi się coraz takie, ja bym powiedziała, to znaczy ja to tak nazywam gęstsze, bardziej takie, wiesz, materialne. No i w tym momencie mówię, dobrze. Ale zaczynamy od tego tematu, ponieważ on aż się prosi, żeby rzeczywiście nad tym tematem popracować. I wówczas patrzę, jaka to jest, z jakim tematem jest związane, z jaką emocją, czy z tego życia, czy nawet jeśli ta dana osoba była w brzuchu mamy, powiedzmy, czy nawet przed poczęciem, bo wiesz, są na przykład blokady, które rzeczywiście pojawiają się, kiedy dusza inkarnuje na ziemię. Pojawiają się pewne blokady, które ona jest nie całkiem zdecydowana, czy chce naprawdę tak zejść, czy nie, wiesz, na ziemię. I w tym momencie nawet takie tematy powodują, że dana osoba ma problem rzeczywiście później w jakiś sposób z pewnymi no, swoimi życiowymi relacjami, czy w pracy, czy z osobami bliskimi. Tutaj wiesz, naprawdę, tak jak mówię, wiesz, nakręcono wiele filmów na temat miłości, ale można, jest tyle wariantów, tak samo wiesz. Jest jedna jakaś blokada i ona się w tak różny sposób przejawia, że rzeczywiście tutaj jest. Jestem niekiedy sama, wiesz, podziwię, jak to się zadziewa, że rzeczywiście taki temat może to spowodować. I później się okazuje, wiesz, że powiedzmy, poruszymy ten temat, pracujemy na ten temat, powiedzmy, z tym sercem, i później się okazuje, że rzeczywiście coś spowodowało, że to blokowało daną osobę, nie mogła iść do przodu. I okazuje się, kurczę, my pracowaliśmy, jak to może być. Miałam też takie, wiesz, po takich sesjach, spotkaniach, jak to może być, słuchaj, pracowaliśmy nad sercem, a ja teraz ta noga mi przeszło. Jak to jest możliwe? Ale to jest właśnie, to jest to, że jedno jest połączone z drugim tematem, albo wtedy pracujemy nad następnym tematem. I to jest właśnie takie. Wiesz, to jest takie piękne. Pracujemy, ja mówię, wiesz, pracujemy, bo ja zawsze każdemu mówię, słuchaj, ja nie leczę, ja nie pomagam. Ja nie pomagam na tej zasadzie, że ja ciebie wyleczę, ty sam się wyleczysz. Ja tylko, jak gdyby takim, wiesz, jak są te klocki domino, ja tylko, wiesz, tak ten pierwszy klocek, jak gdyby popycham i organizm jest tak, nasz organizm jest tak idealny. On po prostu tak wie, co i jak ma zrobić, bo jest to, że tak powiem, mój mąż, który jest bardziej techniczny, powiedział, to tak jak komputer, który wszystko wie, w jaki sposób ma pracować. Dokładnie można powiedzieć, że jesteśmy takimi rzeczywiście genialnymi stworzeniami, które naprawdę wiedzą, tylko poprzez te blokady, które zostały nam narzucone, poprzez no, życie takie, jakie mamy. Czy to skondycjonowanie, które mieliśmy od samego początku, bo tak jak mówię, miałam to szczęście być rzeczywiście, urodzić się jako dziecko na wsi i rzeczywiście tą wolność, tą przyrodę, że mogłam rzeczywiście przebywać z tą naturą, a Wiem, o tutaj. czym mówisz, bo ja spędzałem trochę czasu, wiesz, bardzo dużo na wsi u babci, dziadka, więc Tak. zresztą z siostrą i z dziećmi tutaj wujków, cioci. I to jest niesamowita rzecz, mieć kontakt z prawdziwą przyrodą, tak jak to na wsi było gdzieś tam na Podkarpaciu.
I to też jest jakiś rodzaj siły, który potem po prostu do ciebie płynie. A to chciałem zapytać, czy czujesz, że tak, czy to jest tak całkowicie samodzielne i jakby nie posiłkujesz się jakbyś takimi, nie wiem, zewnętrznymi, nie powiem autorytetami, ale jakimiś wsparciem innych istot, tak zwanych anielskich. Czy to po prostu jakby pracujesz sama, czujesz jakby no, źródło i jego jakieś tam powiedzmy kolejne strumienie? Czy też czujesz też jakąś obecność od czasu do czasu może istot innych? Janusz, wiesz, w tym świecie takim, powiedzmy, tak jak my mówimy, na wyższych poziomach, bo tak naprawdę to z naszej perspektywy to się wydaje wyższe, ale tak naprawdę my mamy to wszystko w sobie. To wiesz, można zrozumieć, na ten temat możemy sobie porozmawiać, wiesz, podczas następnych naszych spotkań. To jest tak, wiesz, jako na ziemi, tak i w niebie, tak i na ziemi. Taka jest prawda. Rzeczywiście tam też są te istoty, które powiedzmy, tak jak tutaj na ziemi mamy, wspieramy się nawzajem. Wspieramy gdzieś tam jeden drugiego. Tak tam również jest tak, że są istoty, które wspierają. Czy są istoty? No różne, tak jak tutaj na ziemi, bo różnie się spotyka. Ale ja rzeczywiście, jeśli pracuję rzeczywiście sama, w tym momencie sama, że łączę się z tą moją taką wyższą moim ja, można to tak powiedzieć, czy z moją wyższą taką wibracją, z tego poziomu po prostu to wszystko się zadziewa. W jaki sposób uzdrowienia, w jaki sposób widzenia. To jest tak, wiesz, jest oczywiście z pewnością, wiesz, jeśli poproszę o wsparcie, jak najbardziej, wiesz, tak jak mówimy o aniołach, to są istoty, które po prostu są wypełnione bezwarunkową miłością. One pomagają. Jeśli poprosimy ich o naszą, o pomoc, to się zadziewa również. Tylko tak jak mówię, ja staram się, to znaczy staram się, po prostu pracuję sama na tym poziomie, z poziomu takiego mojego wyższego ja. Nie z tego poziomu rozumu, bo niekiedy powiem ci, są sesje, że na przykład gdzieś coś tam powiem komuś i sobie myślę, ja nie mogę, co ja tutaj powiedziałam, no przecież nie, no to w ogóle nie ma sensu składu ani ładu, no przecież to jest bez sensu. Bo rozum się oczywiście włącza w tym momencie gdzieś tam i dana osoba mówi, kurczę, dokładnie tak mówiła moja mama albo dokładnie tak mówił, nie wiem, ktoś tam i to był taki punkt zwrotny i to jest właśnie to, wiesz, to było na początku, gdzie tak sobie, wiesz, myślałam, w tej chwili to już jest, po prostu widzę, to po prostu płynie i w tej chwili, jeśli coś powiem, co rzeczywiście, wiesz, ktoś z boku popatrzał, no jejku, ta już, nie wiem, co się nagle z nią dzieje. Ja nigdy na przykład nie przeklinam czy jakichś takich słów używam, a tu podczas sesji, wiesz, wychodzi coś takiego, bo jak gdyby czuję energię, wiesz, danej osoby, no dzieje się, no wtedy się to zadziewa, ale to powoduje, że wchodzi dana osoba w fajny taki rezonans i w tym momencie ona jest w stanie poczuć rzeczywiście, aha, bo, że tak powiem, mówię w języku danej osoby, języku, który w danej chwili ona rozumie, z którym ona rezonuje, bo o to tutaj chodzi, żeby wejść, wiesz, w ten rezonans. Gdybyś miał tak policzyć ilość osób, które wiesz, w sposób taki ewidentny, wiesz, po takich sesjach, spotkaniach, gdzie tam odkrywałaś pewne rzeczy, potem zmieniło się u nich na lepsze, czy to w zdrowiu, czy też w życiu, dużo takich przypadków byś się doliczyła? Wiesz, ja już pracuję, powiedzmy, rzeczywiście ponad 25 lat. Pięknie. To jest troszeczkę tylko, to było wszystko, wiesz, ponieważ miałam taką, powiedzmy, pracę, no, jak to się mówi, taką normalną, wiesz, to pracy się, to znaczy w szkole muzycznej po prostu prowadziłam szkołę muzyczną i to było, wiesz, więc po pracy gdzieś tam ludzie przychodzili, bo prosili, czy nawet widziałam, wiesz, nauczyciele gdzieś tam prosili, mogłabyś pomóc, czy znajomi, czy wokół gdzieś osoby bliskie. No, powiem ci, no jest ich trochę, no, Jest, nie liczyłaś. nie liczyłam, no ale na pewno setki,
paręset jest Jest. To w tym może czasie. dlatego, wiesz, jak teraz miałaś w Berlinie jakąś tam takie warsztaty, to mnóstwo ludzi przyjechało i teraz musisz jeszcze dodatkowy termin po prostu zaoferować na te warsztaty. To było dla mnie też duże zaskoczenie, wiesz, że rzeczywiście no, tak jest rezonans i potrzeba też. I gdzieś no, te osoby poczuły, że rzeczywiście no, jest taki sam rezonans, taki sam warsztaty bardzo fajne w Berlinie się tak udało, bardzo fajne medytacje, wiesz, bo my jesteśmy tacy zagubieni w dzisiejszych czasach. Pędzi ten czas, a wibracje rzeczywiście tak się podniosły, że jak gdyby życie nas zmusza naprawdę, żebyśmy w końcu stanęli troszeczkę, nawet na sekundę, ale stanęli i poczuli dla samego siebie. To jest temat tych warsztatów właśnie, które prowadziłam. Poczuj samego siebie, spotkaj siebie, bo tak naprawdę my nie wiemy, kim jesteśmy. Tak naprawdę. Tylko myślimy, że jesteśmy tym, bo wiesz, skończyliśmy taką szkołę, a ktoś nam powiedział, że taką. I wiesz, i mamy, każdy już wiesz, wiele osób mówi o tym, że te maski sobie zakładamy i tak dalej, ale tak naprawdę to jest to skondycjonowanie, gdzie każdy mówi, a ty jesteś taka, tu masz taką rolę, taką. Wiesz, tych ról mamy, jejku, niesamowicie dużo. W sumie przyszliśmy na tą ziemię, tak sobie pomyślałam kiedyś. Ale jesteśmy genialni. Tyle ról za jednym razem na siebie przyjmujemy, prawda? Tak. Można to tak powiedzieć. Tak. I to spowodowało, wiesz, to, że gdzieś tam w tym wszystkim się zagubiliśmy. Zagubiliśmy się, że naprawdę nie czujemy totalnie samych siebie. I celem naprawdę takim, który chciałabym przekazać dalej, jest to, żeby właśnie takie zatrzymanie się i poczucie, kim tak naprawdę jesteś. Czy poprzez medytację, czy poprzez takie warsztaty, czy nawet wiesz, jadąc na rowerze, będąc na spacerze, bo też takie było, słuchaj, jak ja jedę rowerem, czy to jest też? Tak, to jest też. Jeśli w tym momencie, kiedy po prostu czujesz, że nie ma nic innego, tylko po prostu jest tu i teraz i jesteś ty. I to jest takie, wiesz, powolutku odkrywanie jednej, że tak powiem, warstwy po drugiej, jest zdejmowanie jednej maski po drugiej i poczucie właśnie, kim ja właściwie jestem. I to jest w tej chwili najważniejsze. Dlaczego ludzie nie wiedzą? Nie wiedzą w ogóle, co mają robić. Mówi się im, mają to robić, czy to, czy tamto. Oni nie wiedzą, ponieważ nie wiedzą, kim są. Jeśli wiesz, kim jesteś, naprawdę, ktoś inny może ci mówić, nie, tak jest dobrze, czy tak, ale ty wiesz dokładnie, twoje serce, twoja dusza wie dokładnie, co masz zrobić, jaki twój następny krok, kim naprawdę ty jesteś i czy tak jest, czy nie. Bardzo piękna puenta. To może teraz na koniec, bo tak się ładnie Ciebie słucha. Oczywiście jeszcze zapytam o, powiedzmy, jakieś procesy ogólnospołeczne. Czy też odczuwasz i widzisz rzeczywistość ponad indywidualnie, wiesz? Jeśli chodzi o losy Polski, losy Europy, losy świata, te kwestie tych przemian, czy one rzeczywiście nastąpią? Nastąpią, to znaczy one następują, Następują, Janusz, one tak. następują Cały i to czas. widzimy. Tak, ponieważ wiesz, wiem, że to jest bardzo bolesny proces dla wielu osób, wiem o tym, że rzeczywiście dzieją się rzeczy, które powiedzmy bardzo, bardzo bolą, ale są to procesy konieczne, ponieważ za bardzo odeszliśmy sami od siebie. Jest to proces bardzo ważny dla nas wszystkich. Bądźmy sobą, poczujmy swoją duszę, poczujmy nas samych, poczujmy wtedy, jeśli poczujesz, naprawdę te procesy nie muszą zajść drastycznie. Wiesz, jest. Ja to widzę w ten sposób. Jest wiele równoległych Scenariuszy. scenariuszy. I wiesz, i teraz najbardziej prawdopodobny jest pewien scenariusz, ale on nie musi się wydarzyć. Naprawdę nie musi. To naprawdę zależy od nas. I wiesz co? Im więcej jest ludzi przebudzonych, Budzonych. się tak mówi, przebudzonych, ci, którzy właśnie zaczynają czuć naprawdę, kim jest.
pracować nad sobą, w tym momencie zaczyna się zupełnie inny scenariusz. I to jest właśnie, dlaczego pewne scenariusze nie sprawdzają się. Dlaczego? Bo powiedzmy, jest prawdopodobieństwo takie, tylko ono wychodzi z założenia, że rzeczywiście tak nadal będzie. A w każdej sekundzie życia, nawet powiedzmy po takich warsztatach, czy zaczynają ludzie zupełnie inaczej myśleć, zaczynają inaczej czuć i w tym momencie nawet jedna, dwie, trzy osoby, pięć osób, jeśli coś się zadzieje, zmienia się scenariusz. I to jest to, o czym mówię na warsztatach, o czym mówię na spotkaniach, bo to jest tak ważne, nasze wybudzenie. W końcu wybudźmy się z tej takiej masowej, takiej, wiesz, że nie, masowego strachu, masowego jakiejś takiej pańki, masowej takiej niemocy. Nie jest tak. Każdy z nas ma swoją moc. Tylko w końcu zacznijmy naprawdę, poczujmy samych siebie i zacznijmy wierzyć w to, co rzeczywiście możemy zadziałać. I wtedy zobaczymy, jakie cuda się dzieją. Cuda, my mówimy cuda, to nie są cuda. To są proste, naturalne rzeczy. To, że pojawia się tęcza na niebie, przepiękna, pada deszcz i świeci słońce, ktoś by mówił, ale cud, prawda? Nie, to nie cud, to jest zupełnie proces naturalny. I właśnie ja widzę, wiesz, taką tęczę. Te osoby, które, wiesz, po prostu zaczynają się wybudzać, zaczynają, wiesz, rzeczywiście czuć, zaczynają. Bo co jest przeciwieństwem strachu? Miłość. Tak. Prawda? Czyli jeśli zaczynają być w sercu i zaczynają, a co znaczy w sercu, czuć tą z siebie, czuć swoją duszę i z duszy rzeczywiście się wyrażać i żyć, wówczas ci ludzie tworzą taką tęczę, czyli do przejścia do innego scenariusza. Ja to widzę taki pomost, wiesz, coś w tym stylu. To mi się tak pokazuje, wiesz, w ten sposób. Tak fajnie, tak. To pięknie się pokazuje. Oczywiście wszystko jeszcze zależy od nas, tak powiedziałaś. A jeśli chodzi o warsztaty, to najbliższym, czy w ogóle kontakt z tobą, czyli tak, warsztaty mają się najbliższe odbyć znowuż w Berlinie, tak? To znaczy w Berlinie w tej chwili będą się odbywać sesje, ponieważ warsztat miałam tydzień temu, więc to są indywidualne sesje, tak? Indywidualne. Indywidualne sesje trzydniowe. I w przyszłym roku planuję właśnie następne warsztaty, ale to już będę troszeczkę jeździć, bo i w Polsce, i w Niemczech, właśnie w Berlinie, we Frankfurcie nad Menem, ale to będą informacje na mojej stronie Facebooka, czy po prostu, jeśli będziemy się spotykać, też będą informacje dla tych, którzy będą chcieli właśnie z tych warsztatów skorzystać. Coraz więcej ludzi. Wiesz, co mnie cieszy na warsztatach, na ostatnim w Berlinie? Bo wiesz, zawsze jak prowadziłam warsztaty, czy w Szwajcarii, czy właśnie w Niemczech, było prawie same kobiety. Tam powiedzmy jakiś rodzynek mężczyzna się zdarzał. A teraz właśnie na sesjach niesamowite. Naprawdę i to bardzo dużo. I to mnie tak... To jest takie bardzo radosne, że właśnie wszyscy, po prostu jest czas, jest naprawdę czas i to jest taki znak, że jednak jest to, czujemy to, nieświadomie, ale to gdzieś czujemy, dobra, idę na ten warsztat, bo po prostu coś się zadzieje. Coś się zadzieje, piękne. Coś w życiu będzie na lepsze się zmieni i to jest radość też dla ciebie, bo widzę, jak to się cieszysz tymi zmianami na lepsze i powiedziałaś bardzo ładnie, co w tytule jesteś, znaczy w twoim podpisie, aktywatorka samouzdrawiania, więc... Pokazujesz tylko po prostu pewien rodzaj drogi, którą każdy musi pójść, coś tam oczyści, że potem dzieje się tak w cudzysłowie samo, bo to samo się oczywiście nie dzieje, ale pewne energie się uruchamiają. Ale gdzie szukam informacji właśnie o tych warsztatach, w ogóle o sesjach, o kontakcie z tobą? W internecie na przykład. Tak, więc można właśnie na Facebooku. Swojej strony nie mam, ponieważ to wszystko gdzieś dopiero zaczynam właśnie w tym kierunku. Wiesz, powiedzmy, pracować, zrezygnowałam rzeczywiście z tej takiej pracy i poczułam po prostu swoje powołanie, poczułam tą potrzebę i to było silniejsze, to po prostu popłynęło. I to jest właśnie piękne, wiesz, bo to jeśli pozwalasz, żeby to się wydarzało, wiesz, żeby życie się wydarzało, żeby pozwolić sobie naprawdę, okej, nawet wiem, że jeśli to będzie w cudzysłowie, że tak powiem, jazda bez trzymanki, ale to ma być, to się ma wydarzyć i niech się wydarza. I to jest właśnie takie, wiesz, jeśli każdy poczuje, że to jest właśnie to,
to właśnie wtedy, wiesz, to płynie. I takiej strony jeszcze nie mam, ale mówię, można mnie znaleźć na Facebooku. I tam właśnie zawsze są ogłaszane te wydarzenia. Czyli Maria M. Wysocka jest na Facebooku, tak? Maria M. Wysocka Wysocki. na Facebooku. Wysocki, przepraszam. Wysocki, Tak. ponieważ związane jest to z dowodem niemieckim, więc dlatego Wysocki. Lub też można jak najbardziej skontaktować się ze mną poprzez maila mariawys@gmx.de, ale to może podasz na Okej, zakończeniu. w opisie jeszcze dorzucimy, tak? Dokładnie. Możesz podać oczywiście. Poprzez można mnie znaleźć. A tak szczerze, wiem, że jeśli mi się ma zadziać, to naprawdę każdy mnie znajdzie. Tak jak wiele osób Tak. znalazło gdzieś tam przez od gdzieś, gdzie Wie w ktoś i ogóle. tak dalej, tak. Dokładnie, Wy też dokładnie, bardzo dokładnie. specyficznie, żeśmy się poznali przecież. To był mail, na wiele maili nie odpowiadam, nie otwieram. Tu gdzieś otworzyłem, potem szybko, już nie pamiętam, napisałem chyba. Potem Tak, w te tym samym dniu. telefony i tak, i żeśmy się, Tak. tak miało być, a nieraz miesiącami się nie można ze mną skontaktować. Dlatego Tak. zadziać tak, wydarza się, tak. Bardzo, bardzo dziękuję za tą piękną energię, która cały czas tutaj płynęła i to się czuje. I wypełniasz tutaj, wiesz, tą przestrzeń tymi dobrymi wibracjami. Mam nadzieję, że się zobaczymy bezpośrednio, ale też liczymy, że przyjdziesz do nas tutaj w rejon Sobótka Wrocław i to zrobimy ci tutaj, gościmy cię tutaj w studio bezpośrednio i też wystąpisz. Zapraszamy was oczywiście z małżonkiem Dzięki. i po prostu niech się dzieje, jak powiedziałaś. To dużo uśmiechu z tego wynika, tak? I optymizmu. Tak, niech się dzieje, niech płynie naprawdę, niech płynie ta miłość, bo to jest życie naprawdę, tak. Dziękuję bardzo jeszcze Dziękuję. raz. Dziękuję, do zobaczenia, Do do zobaczenia. usłyszenia. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Dziękuję. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.